rozwój tych młodych, to, że nagrywają coraz lepsze płyty, że ich talenty wybuchają, to jedno, ale na drugim biegunie możemy zaobserwować wiele smutniejszych zjawisk, czyli raperów 40-letnich, którzy nigdy w życiu nie podjęli wysiłku, żeby być na przykład dobrymi w czym innym, mieli swoje marzenia, obiecywali sobie, że będzie to inaczej wyglądać, a okazuje się nagle, że żebrzą o uwagę, czy są zmuszeni do kończenia karier jak Jentker. Abstrahując już od całych, z wszystkich tych szyderstw internetowych, to jest coś, z czym scena będzie się musiała zmierzyć, bo nie każdy z tamtego pokolenia poradzi sobie jak Kali, Borikson, Tede czy Ostry. Znaczy, jak już zacząłeś od Jentkera, albo skończyłeś, to ja od niego zacznę, że wiesz, no Jentker jest przykładem tak by błędnej decyzji artystycznej, czyli jakiejś niepotrzebnego pójścia w kierunku, w który wydawał się mu, że będzie spoko, a tak naprawdę go ubił, nie? No bo ten monopol, powiedzmy, ubił go jako rapera na wiele lat. Wiem, że na pewno się mu tam różnie potoczyło w życiu i też nie znam jego sytuacji życiowej po monopolu. Mhm. Gdzieś tam widziałem coś, że miał chyba ciężko, widziałem jakiś cytat. I chyba nawet wydaje płytę z tego, co słyszałem. I spytał mnie Natalii ostatnio, czy hejt, czy props. Że jej Jentker wydaje płyta. Ja mówię, że poza stanem powiedziałem, że dajmy mu szansę, props. Mhm. Wiesz, Jentker jako współtwórca WWO, kurwa, no to jest legenda też, jakby nie patrzeć polskiej sceny i to, co zrobiło WWO i to, jakie znaczenie miało ówcześnie i dalej ma jako klasyka, no to wiesz, to jest niezaprzeczalny fakt, że to jest jakiś tam monument też polskiego rapu. Więc tutaj szacunek się Jentkerowi należy też, jak i wielu starym graczom, którym się nie udało. Tylko to jest tak z książką Sekret. Książka, niektórym ludziom się wydaje, jak przeczytają Sekret, że wystarczy marzyć, że wystarczy widzieć w głowie to, że gdzie ty siedzisz i na jakim pliku trzymasz łapę, a to nie wystarczy. Tak by Sekret nie zadziała, dopóki nie poprzesz go działaniem fizycznym. My żyjemy w fizycznym świecie. Jeżeli w głowie byśmy mogli zaistnieć, no to ja w głowie mam wszystko, nie? Bo umiem wymyślić wszystko, ale w tym świecie działa to tak, że najpierw tworzy myśl i myśl dopiero powoduje ruch, który powoduje efekt. I myślę, że ci raperzy właśnie, którzy mieli bardzo duże ambicje odnośnie tego, gdzie chcieli się znaleźć, po pierwsze nie wykonali odpowiednich ruchów i odpowiedniego wkładu fizycznego i postępowania w to, żeby do tego dojść, czyli po prostu, mówiąc wprost, nie pracowali wystarczająco ciężko, bo tak naprawdę to o to głównie chodzi też, o jebaną, ciężką, kurwa, pracę. A po drugie, nie udźwignęli show biznesu, który zmiękczył im łeb poprzez litry wypitej wódki, gramy wciągniętej kokainy lub jej podobnych i nie wytrzymali presji, rozmiękczył się łeb, wiesz. To jest tak jak powiedział Palu w którymś numerze, czekaj, jak to było, że chyba rap nie jest dla ciebie, jak nie masz psychy. I tak jest. Jak nie masz psychy, to nie przychodź tutaj, albo sobie siedź w podziemiu.